Ludzie liczący nietoperze w bunkrach międzyrzeckiego rejonu umocnionego, pracujący na nocki, skończyli swą pracę jeszcze przed wizytą w Polsce kanclerz Niemiec. Nie wiem, czy te dwa fakty można ze sobą łączyć. Pewnie nie. Ale no, nikt nikomu nie zarzuci, że po wyjeździe pani Merkel brakowało w rejonie umocnionym jednego czy dwóch gacków, prawda? Nie żeby, ale chodzi o czystość sytuacji. Problemów jest dosyć, nie ma co mieszać w to śpiących do góry nogami nietoperzy. Po co liczy się nietoperze? Żeby dowiedzieć się, ile ich jest. I ile ich jest? Sporo. Nietoperz, tutaj na marginesie uwaga, przypomnienie, piszemy razem, gdyż nie z rzeczownikami piszemy razem, na przykład niedźwiedź. Dobrze, po co nam wiedzieć, ile tych nietoperzy jest? Żeby nam ich nikt nie ukradł. Są pod ochroną, fajnie wkręcają się we włosy, tworząc kołtuny, takie malownicze, i są nietoperze naturalnym wrogiem komarów. Taki nietoperz potrafi pożreć dziennie ze 2000 komarów i kiedyś pewna gmina w Polsce sprowadziła 200 nietoperzy, żeby walczyć z plagą komarów, i później mieli plagę nietoperzy i poszukiwali naturalnego wroga nietoperzy, który zjadł ich... Chyba już tam ich było ze 2 miliony. Właśnie, co zjada nietoperze? Z tego co wiem, to strach przed upadkiem z sufitu jaskini. I teraz wracając do tematu, trzeba powiedzieć, że byliśmy dobrze przygotowani do wizyty kanclerz Niemiec. Gdyby zapytała, ile mamy nietoperzy w rejonie umocnionym, mielibyśmy gotową odpowiedź. 30... He, nie, to tajemnica państwowa, w końcu to rejon umocniony. Nie?